To osiedle Saska Kępa w ogóle, osiedle takie zielone niby, ale jak oni, pani Maria dzwoni, proszę państwa, do radia RDC i mówi, że burmistrz Saskiej Kępy, proszę państwa, pozwala na wyrywanie drzew, to ja nie wiem, czy to osiedle będzie zielone. O, tu drzewa są już suche, suche. Centrum krwiodawstwa, a więc nie ma ani świadków Jehowy tutaj, ani mormonów, ani ewangelików, ani prawosławnych. Wiocha Moherowa. Wiocha Moherowa. Proszę państwa, to co państwo słyszycie z okna naszego, to wszystko jest. To co państwo słyszycie, wrzask permanentny. Proszę państwa, także no wspaniale, wspaniale, proszę państwa. Jeszcze sobota wolna, jeszcze niedziela wolna, proszę państwa. A już tu w poniedziałek, wczoraj przy Stadionie Narodowym biegają o 17, 18. I piwo, i piwo, i piwo, i piwo. I kupują, proszę państwa. I to będą uczciwi pracownicy, uczciwi ludzie. Nie będą, proszę państwa, nie będą. Uczciwy to jest kruk. Pozdrawiamy ptaki, proszę państwa, wszelkie. Wspaniałe, wspaniałe. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Tutaj trenuje policja na tym skrzyżowaniu. Ale jak co do czego, to policja, ja wiem. Dopiero jak coś takiego skandalistycznego jest, żeby się wsławić, to policji jest pełno, proszę państwa. Jakiegoś pedofila złapać, jakieś coś. No ale potem oni też się nabrali, bo to miał być pedofil, a to nie był pedofil. To miało być to, a to nie było to. Że ten Topolski kurczaczkowi ukradł telefon przy Błaszczu, proszę państwa. Andrzej Topolski. No to co? Teraz to nie ma co tutaj kryć, bo ja państwu coś powiem. Świadkowie Jehowy to kiedyś po imieniu, a teraz po nazwisku. Brat Langström. Brat Abramowicz, proszę bardzo. Także nie ma teraz niczego, co by tu kryć. Było można, było wolno. Nie ma. Kiedyś jak brata Kwaśniewskiego okradli, to ja byłam na komisariacie. No to po pierwsze policja mówi, proszę się nas nie bać, przecież my nie jesteśmy tacy groźni. Ale potem jak był brat Kwaśniewski, bo wrócił z Karpacza nagle, bo mu mieszkanie ogołocili, okradli, ale nic tam specjalnie nie wzięli. To policjanci mówili, to jak to, że pan nie zna mnie po nazwisku, no bo ja u nich mieszkałam, ja poszłam głosić, a to się stało. A on mówi, przecież u nas u Świadków Jehowy to tylko po imieniu. I dopiero potem to weszło, że po nazwisku na mównicę wchodził brat Abramowicz, a wcześniej to był brat Alojzy, prawda? Brat Alojzy, a teraz już jest po nazwisku. Także proszę państwa, Topolski to wcale nie jest jakimś tam bratem czy Świadkiem Jehowy, bo Świadkowie Jehowy nie kradną, nie mataczą, nie przywłaszczają sobie cudzych rzeczy, a jeszcze człowieka jako gościa tu w Warszawie, bo tak oszło statystyczne salcesony Mazowieckie Stołecznego Miasta Warszawa robią. Warszawa jest jedną wielką hamową wiochą, proszę państwa, się zrównuje z klepaczami, z kierpuciami, proszę, bachaniuki, proszę państwa, Karczew to nawet nie jest taka wiocha. Karczew to jest szlachetna, a to co tu na saskiej, to co tu na francuskiej, to takie, wiecie państwo, tylko wrzask. Centrum krwiodawstwa. Wrzask. A jeszcze słyszeliście państwo, co w Łodzi, jak tam ci Żydzi przeprowadzili się, jak do Łodzi byli wygonieni z Anglo-Ameryki, Białystok przez Warszawę, jak tam pogotowie ratunkowe biznes na trupach zrobiło. No, na umarłych domy pogrzebowe. Tutaj też jak pojedziesz na Wolę w Warszawie, pod portem Wola, po prawej stronie, proszę państwa, ile tam jest zakładów pogrzebowych, takich budek szarych. Most, Saska Kępa, Praga Południe, Warszawa na Gocłach, pozdrawiamy.